FIFA 13 sezony pojedynków, witam was w kolejnym pojedynku. Jak to ładnie zabrzmiało, Santos, tak jest, pisaliście w komentarzach, aby zagrać dla was Santosem. Także zapraszam was do obejrzenia kolejnego spotkania, gra i komentuje dla was gromiasty FC Köln. Santos na czele oczywiście z dobrze znanym wszystkim gwiazdą reprezentacji Brazylii, Neymarem. Ustawienie moje to 4-2-3-1, wysunięty Neymar, do tego musimy ustawić sobie jeszcze wysoki pressing. Gramy futbol oczywiście ofensywny, futbol radosny, który musi podobać się moim widzom, bo hamy nie kupujecie. Prawa strona boiska, to będzie jednak pierwsza akcja, mam nadzieję, że ona przyniesie nam bramkę i nie ma bramki, minimalnie. Strzał z główki. Pierwsza sytuacja piłkarzy Santosu na zdobycie bramki w tym spotkaniu. Bramkarz jeszcze na dodatek źle ustawiony. Obrona Köln nieprzyszykowana do tej akcji. Kolejna akcja. Tym razem Neymar tutaj za bardzo się nie popisał. Mógł to jednak lepiej rozegrać. Przeciwnik rzeczywiście cofnięty do obrony. Starajmy się coś. Wiem, że to jest to Liga druga sezony pojedynków. Zagranie główkowe. Ej, niestety nie udało się. Nasz przeciwnik nazywa się Szyny. 1-3-1-2, tak mniej więcej możemy określić naszego przeciwnika. Nie wiadomo do końca, co znaczą te cyfry. Ciężko określić, żeby to rocznik był, ale akcja Kölnu. Musimy uważać teraz. Liga Bundesliga jest naprawdę bardzo mocną ligą. I Rafael, nasz bramkarz, łapie tą jednak piłkę. Pewny chwyt. FIFA 13 sezony pojedynków. Jest to kolejny pojedynek. Czekam na wasze komentarze, jaką dla was zagrać kolejną zespołem. Kolejna akcja, prawa strona boiska, znowu będziemy wrzucać piłkę w pole karne. Tutaj nie ma nikogo, kto by jednak tą akcję zamknął. Musimy uważać teraz, dobre wybicie, wybijmy to jak najdalej. Kontra teraz Santosu, to co najbardziej jednak ja lubię, to jednak kontry. Musimy teraz rzeczywiście się skupić, bo straciliśmy piłkę, akcja przed polem karnym. Jednak dobre, pewne, kolejne wybicie i Neymar. Dobre zagranie, będzie 1-1. Czy uda nam się... Nie ma niestety, wyrolował mnie, byłem pewien, że jednak wyjdzie do tej piłki. Następnym razem do tego nie odpuszczę, pobiegnę bezczelnie do końca i strzelę mu z drugiego metra. Mógł rzeczywiście wyjść do tej piłki, lepiej by to wyglądało, najmniej miałbym go przelobować. Dobra akcja, zagranie tutaj do... Oje, strzał z dystansu! Teraz to był dystans, bo wcześniej rzeczywiście czasami się myliłem, to można już było nazwać dystansem. Dobra, zagranie tej klepka, ale to rzeczywiście są komentarze na żywo i naprawdę jest ciężko... I bramka! Neymar, tak jak prosiliście, wasza gwiazda, 15 minuta. Santos prowadzi 1-0 z FC Köln. FIFA 13 sezony pojedynków, kolejne już wyzwanie widza. Wracamy do Call of Duty Black Ops 2. Troszkę pogadamy jeszcze troszkę o tym FPS-ie. Jak zapewne wiecie, kupiłem tą grę, kosztowała mi ona 129 zł. Kupiłem ją w Galerii Piastu w Legnicy. Troszkę może opowiem to o niej. Jeżeli chodzi o tryb single player, naprawdę powiem wam, podoba mi się. Misje są naprawdę ciekawe, coś nowego, niekonwencjonalnego, rzeczywiście coś, co może cieszyć oko. Gorzej mam tryb z trybem multiplayer. Oj, kolejna akcja, czekajcie chwilę. Ła, minimalnie! Mogła być chociaż poprzeczka. Gorzej mam z trybem multiplayer. Nie wiem, czy wy tak macie. Słuchajcie, wybieram sobie już klasę, mam już swojego żołnierza. Wszystko powinno być fajnie. Dołączam do lobby i pokazuje się mi obrazek z mapą. To zapewne już wiecie, gdzie już mój problem tkwi. I pisze, że utracono połączenie z hostem. A jak zapewne wiecie, są zatowany, prawda? Czekajcie. Ja zaszpanowałem niepotrzebnie. Ja tak gadu tutaj. I wywala mnie po prostu z powrotem do menu. A jak zapewne wiecie, są później bany. Bany są 5-minutowe, także zauważcie, jak moja gra wygląda. Próbuję się dołączyć do meczu. Oczywiście wtedy nieudane połączenie z hostem i za chwilę otrzymuję bana 5-minutowego. Także jeżeli moglibyście mi pomóc, byłbym naprawdę dla was serdecznie wdzięczny. Nie wiem, czy to jest wina mojego natu. Znowu kolejna akcja. Mogłem to... przez to gadanie jednak... Tutaj za bardzo się nie rozgrywam tych akcji tak jak trzeba, należycie. O, ładna wrzutka. Można coś rzeczywiście poszaleć. Spróbujmy. Jeden. Drugi. Neymar. Nic do przedzięki ma powiedzenia i rozłączył się nam FIFA 13. Sezony pojedynków. Chciałem dla was nagrać dłuższy materiał, ale mam nadzieję, że wam też się ten spodobał. Pewne zwycięstwo 2-0 Santosu. Mówmy, że 3-0 do Walkovera. I od razu prośba do was. Jeżeli wiecie, jak można naprawić Black Opsa, aby nie wyrzucało z meczy, to
to naprawdę będę wam serdecznie wdzięczny, komentował i grał dla was Gromiasty. To tyle. Ustalanie wyniku meczu, niech on tam ustala wynik. Kolejne 3 punkty dla mnie. Jestem już w pierwszej lidze, także myślę, że to jest o tyle dobrze. Staram się nagrać dla was, mówię, Black Opsa, jeżeli pomożecie. Nat mam oczywiście zamknięty, nie jest otwarty ani średni. Może trzeba NAT otworzyć. Jeżeli też wiecie, jak otworzyć NAT w Black Opsie 2, pomóżcie, piszcie w komentarzach. Liczę na swoich widzów. Zobaczcie więc, jak wygląda liga druga, 22 punkty, tytuł mistrzowski zapewniony, przekroczyłem tabelkę w piździec, awansuję do pierwszej ligi. 2667 graczy plus ja to 68. Pozdrawiam was serdecznie, widzimy się w kolejnym filmiku, trzymajcie się ludziska, strzałeczka, gromcie z mocą, jest moc!